krzyż, a zobaczysz głowę Jezusa pochyloną, aby Cię pocałować, Jego ramiona rozparte, aby Cię objąć, Jego serce otwarte, aby Cię przyjąć, by zamknąć Cię w swojej miłości. Skoro wiemy, że krzyż jest znakiem największej miłości Chrystusa do Ciebie i do mnie, przyjmij Jego krzyż we wszystkim, co zechce nam dać, i oddajmy Mu z radością wszystko, co zechce zabrać. Jeśli będziemy tak postępować, świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami, że należymy do Jezusa, że czyny, które wykonujemy, Ty i ja, nie są niczym innym, jak naszą miłością wcieloną w życie. Tak o krzyżu mówiła Matka Teresa. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, drodzy czciciele Męki Pańskiej, rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Jest to czas szczególnej łaski. Tegoroczny Wielki Post, jak każdy inny, ma szczególny wymiar. Chciałbym, abyśmy uczynili w nim pewną refleksję w związku z symbolem krzyża. Chciałbym, abyśmy podkreślili wartość Krzyża Chrystusowego przez dobre przeżycie Wielkiego Postu. Wyrażajmy Panu Bogu dziękczynienie za dar naszego znaku zbawienia, za dar Krzyża Świętego. Chciałbym, aby również w tej naszej wędrówce po wielkopostnych drogach, w tych naszych rozważaniach, towarzyszyła nam wyjątkowa osoba, nasz święty rodak, święty Jan Paweł II, który tak wiele może powiedzieć o krzyżu, który tak wiele może pokazać i pokazał, zwłaszcza w tych ostatnich latach swojego życia. Pokazał, jak żyć z krzyżem, jak nieść ten krzyż, jak nie wstydzić się krzyża. Jan Paweł II to człowiek Wielkiego Postu, to człowiek wielkiego wyrzeczenia, to człowiek wpatrzony w krzyż, to człowiek przybity krzyżem cierpienia. Nie bez przyczyny. Jego biskup i pastora to też był krzyż. Vittorio Messori, włoski dziennikarz, przywołując modlitwę Anioł Pański, kiedy to papież nic nie powiedział, jedynie przemawiał wzrokiem. Na pewno to pamiętam. Ten włoski dziennikarz napisał. Pisze on teraz swój najważniejszy dokument. W tych warunkach, w tej chorobie. Praktycznie powiem, papież jest na krzyżu. Od niego uczmy się, co znaczą słowa Zbawiciela. Jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Niech więc wprowadzenie w cykl naszych rozważań pasyjnych o tym niezwykłym znaku, jakim jest krzyż, będzie fragment książki pod tytułem Do zobaczenia w raju Arturo Mari. Autor zapyta, czy mógłby wskazać swoją najważniejszą fotografię, odpowiedział. Nie mam wątpliwości. To ta z ostatniego Wielkiego Piątku, z krzyżem. Ojciec Święty nie szedł w proces, lecz uczestniczył w drodze krzyżowej całym sobą, wszystkimi swoimi myślami i całą swoją duszą. Modlił się przed ekranem i w pewnej chwili, gdy procesja dotarła już do 14 stacji, dał znak. Sekretarz nie zrozumiał, czego sobie życzy, więc podszedł do niego. Papież poprosił o krzyż. Kiedy dostał krucyfiks, przez jakiś czas patrzył na niego i rozmawiał z Chrystusem.
stanąć bliżej Buddha. Lecz wśród wielu rzeczy, których się nauczyłem, służąc Janowi Pawłowi II, jest ta, że kiedy dzieją się rzeczy naprawdę wielkie, im mniej się poruszasz, tym lepiej. Na pewno nie miałem prawa przeszkadzać mu w spotkaniu z Chrystusem. Drodzy bracia i siostry, w tegorocznych naszych wielkopostnych rozważaniach pragniemy spojrzeć na krzyż Chrystusa. Pragniemy zastanowić się, co takiego przykuło w nim uwagę milionów wierzących, którzy poszli po nim. Pragniemy rozważyć tajemnicę krzyża i zapytać, jak to jedno wydarzenie historyczne mogło przynieść nam zbawienie. Chcemy rozważyć tajemnicę krzyża, ponieważ właśnie krzyż z Wielkiego Piątku możemy adorować, możemy wpatrywać się w Chrystusa na nie wiszącego, ale nie otrzyma wiary, możemy dotknąć Jego świętości. Popatrzmy, 2000 lat temu zatknął Bóg na górze Kalwarii szczególny znak. Od 2000 lat ludzkość odgaduje sens tego znaku. I tak jak wówczas są ludzie garnący się do krzyża, jak Matka Boża, Święty Jan czy Maria Magdalena. Są to ludzie, którzy dzisiaj nie wstydzą się krzyża. To ci, którzy u początku nowego dnia, tuż po przebudzeniu, czynią znak krzyża i tak samo dzień kończą. Bo wiedzą, że ten znak uczyniony u początku dnia zapewni im Boże błogosławieństwo w ich życiu. To są ci ludzie, którzy nie wstydzą się tego znaku przed i po posiłku, zarówno w domu, jak i w przydrożnej restauracji, nierzadko wystawieni na wytykanie palcami i dziwne uśmieszki ludzi siedzących obok. To są ci ludzie, którzy żegnają się, przechodząc obok kościoła, obok kapliczki, którzy klękają ze znakiem krzyża, widząc kapłana idącego z Najświętszym Sakramentem. Ale moi drodzy, są jeszcze i tłumy ludzi, tych, którzy szydzą z ukrzyżowanego. Jeśli jesteś Synem Bożym, stąp z krzyża, słyszy Jezus. Są ludzie, którzy dzisiaj, w naszych czasach, w XXI wieku, na naszych oczach zdejmują krzyż, bo im nie na rękę, w imię tolerancji deptają krzyż, twierdząc, że obraża ich uczucia religijne. A krzyż? Krzyż to znak chwały. Krzyż to znak zgorszenia, znak łaski, znak odrzucenia. Błogosławiony, który się nie zgorszy, mówi psalmista. W tamtych czasach, 2000 lat temu, krzyż stał się kamieniem zgorszenia. To był symbol cierpienia, znak wielkiego zła fizycznego dla człowieka. Kto był dotknięty cierpieniem, ten był w oczach starożytnych odrzucony przez Boga. Ten znajdował się w niełasce. I dopiero to drzewo, które do którego przymocowano ciało Jezusa, to drzewo odmieniło wszystko. Ale nie starczyło 2000 lat, aby to doświadczenie dotarło do świadomości wszystkich ludzi. Posłuchajmy, co na ten temat mówi Jan Paweł II w swoim liście do cierpiących. Chrystus nie wyjaśnia racji cierpienia, ale przede wszystkim mówi: pójdź za mną, weź udział w swoim cierpieniem w tym zbawieniu świata, które dokonuje się przez moje cierpienie, przez mój krzyż. W miarę jak człowiek bierze swój krzyż, łącząc się duchowo z krzyżem Chrystusa, odsłania się przed nim zbawczy sens cierpienia.
nie odnajduje tego sensu na swoim ludzkim poziomie, ale na poziomie cierpienia Chrystusa. Moi drodzy, jeszcze dokładniej, najgłębszy zbawczy sens cierpienia tłumaczy ludziom święty Piotr, naoczny świadek męki Chrystusowej. Później, jak dobrze wiemy, również zawieszony na krzyżu. Święty Piotr w pierwszym liście mówi: on grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, lecz oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze winy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, ale żyli na sprawiedliwości. Krwią jego ran zostaliśmy uzdrowieni. A zatem krzyż to nie znak hańby, to nie znak odrzucenia czy potępienia, lecz to znak wynagrodzenia, znak wyniesienia i zbawienia. To nie powód do smutku, tragizowania, lecz to jest źródło najgłębszej nadziei, nieprzemijającej radości. Bo ktoś cierpiał, ktoś umierał, aby ktoś inny był uzdrowiony, oczyszczony i zbawiony. I to my, moi drodzy, to my jesteśmy spadkobiercami, szczęśliwymi spadkobiercami krzyża. To my jesteśmy adresatami tej największej miłości, jaką Bóg okazał swemu niewiernemu stworzeniu. To nam, ludziom XXI wieku, przypadło w udziale zdejmować dojrzałe owoce z tego drzewa, na którym zawisło zbawienie świata. Możemy zawołać: bądź pozdrowiony, krzyżu Chrystusa, gdziekolwiek znajduje się twój znak. Bądź pozdrowiony, krzyżu, gdzie się znajdujesz, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają, na miejscach, gdzie pracują, kształcą się i tworzą, na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, chłopca czy dziewczyny i w każdym sercu. Bądź pozdrowiony, krzyżu. Krzyż jest symbolem wiary. Krzyż sprawdza naszą wiarę. Dopiero wiara, moi drodzy, wlewa w ten znak życia. Dopiero w zetknięciu z człowiekiem, z jego sercem, krzyż zostaje ożywiony. Jeśli tym znakiem znaczą swoje czoło, wargi i ramiona, wtedy krzyż nabiera ludzkich kształtów. Wtedy przestaje być drzewem, przestaje być zimnym metalem, bezdusznym symbolem. Dopiero w zetknięciu z człowiekiem ożywia swoją boską treść. Dlatego potrzeba nam krzyża, ale nie jako elementu dekoracyjnego, ale jako krzyża, który nadaje sens naszemu życiu. Niech więc znak krzyża rozpoczyna każdy nasz dzień. Każdy dzień kończy. A Romano Guardini podpowiada: czyniąc znak krzyża, czyń go starannie, nie taki zniekształcony, nie taki pośpieszny, który nie wiadomo co oznacza. Czyń powoli, duży, staranny znak krzyża. Od czoła do piersi, od jednego ramienia do drugiego, czując, jak cię on cały ogarnia. Staraj się skupić wszystkie swoje myśli i zawrzyj całe swoje uczucia w tym jednym geście kreślenia krzyża. Moi drodzy, już chyba do wyjątków należy czynienie przez rodziców, a bywa też i przez dziadków, znak krzyża na czole dzieci czy wnuków przed ich udaniem się na swoje.
piękniejszego gestu miłości, piękniejszego gestu troski ze strony rodziców względem dzieci, jak udzielenie im błogosławieństwa przed snem. Zresztą nie tylko przed snem. Każde opuszczenie domu, nawet przez dorosłe dzieci, powinni rodzice połączyć z udzieleniem im swego błogosławieństwa. Nie tylko raz w życiu, na przykład z okazji ślubu, ale zawsze, ilekroć opuszczają dom. Jeśli drodzy rodzice, drodzy dziadkowie, chcecie przekazać swoim dzieciom pewne oznaki waszej żywej wiary, to one muszą je widzieć u was. Tutaj nie wystarczą tylko piękne słowa i zachęty. One powinny widzieć wasz znak krzyża. Gdy opuszczacie dom, gdy udajecie się do pracy lub do miasta, gdy rozpoczynacie